Odwiedzam ich już któryś raz z kolei. Za każdym razem destrukcja postępuje. Pamiętam moment, jak przyszedłem tutaj, jak zobaczyłem, bo mi tylko tak mignęło z drogi. Teraz już nie byłoby szansy na to. To po prostu byłem oczarowany i mówię, jakie szczęście mnie spotkało, że ich tu znalazłem. Tą taką niesamowitą parę. Teraz trochę to drzewo tak ucieka i już nawet mi się nie udałoby pewnie zrobić w całości, bo to drzewo tak wyrosło. Fotografowałem od paru lat już właśnie takie moje czarno-białe kwadraty. Pojechałem do Nepalu i stamtąd przywiozłem materiał, który wydawał mi się na tyle atrakcyjny, że chciałem go pokazać. Poznałem pojęcie sansary, które w buddyzmie i hinduizmie oznacza nieustanne wędrowanie, związane z właśnie z tym kołowrotem wcieleń, z reinkarnacją. I ja wtedy doznałem pewnego rodzaju trochę takiego olśnienia, bo ja w tym momencie uświadomiłem sobie, już nawet zrobiłem wystawę, zrobiłem sansarę album, pokazałem trochę właśnie krajobrazu, trochę ludzi, ale tak naprawdę uświadomiłem sobie, że ja odkąd wędruję nawet już w Polsce właśnie od 2006 roku, uświadomiłem sobie, że ja właśnie cały czas gdzieś krążę wokół tego, podchodząc do obiektu, często myślami, czasem w rzeczywistości, rozmawiam, traktuję jak modela. To był trochę taki jakby początek mojej jakiejś nowej drogi. I tak naprawdę uświadomiłem sobie, dlaczego właśnie tak proste środki, dlaczego czarno-biała fotografia też, a właśnie po to, żeby skupić się na tym obiekcie, żeby nic nie przeszkadzało, żeby ten przekaz był prosty i zarazem czytelny, jednocześnie to, do czego zawsze dążyłem, jakiś taki ponadczasowy, a może nawet wieczny. A im prostsze, mam wrażenie, tym bardziej prawdziwe, tym bardziej trwałe. Niekoniecznie muszę jechać do tropików, niekoniecznie muszę jechać do Meksyku, Nepalu czy do Australii, że mogę zacząć szukać tego tutaj, tak jak robiłem to wcześniej. Ale może teraz bardziej świadomie. Pokazałem swoje zdjęcia i byłem trochę zawiedziony, że te zdjęcia chwilę pobyły, ktoś je zobaczył, niektórym ludziom się podobało, pojawiły się pytania, ale ja miałem trochę niedosyt i poczucie, że ja mam tyle emocji z nimi związanych, tyle jakichś myśli, tyle mnie spotkało przygód, a nikt się o tym nie dowie. One po prostu przebrzmią i to wszystko. I postanowiłem, że powrócę do tych zdjęć i napiszę do nich teksty, w których dodam jeszcze warstwę właśnie taką emocjonalną, trochę autobiograficzną nieraz, które ludziom przybliżą, czy też może pogłębią jeszcze te moje emocje, przemyślenia, które towarzyszyły tworzeniu tych zdjęć. Mógłbym te moje utwory fotograficzno-słowne przyrównać, myślę, do piosenek, gdzie fotografia jest muzyką, która nastraja. Teksty są słowami piosenek. Zawsze marzyłem o tym, żeby moja fotografia, którą pokazuję światu, była tą fotografią, która zostaje na dłużej w pamięci, ale także w formie fizycznej. Dokonuję dosyć mocnej selekcji, robię na negatywach, także selekcja następuje już przy wybieraniu odpowiedniego kadru. Później, zanim często publikuję zdjęcie, ona musi sobie trochę powisieć. Nie może mi się znudzić. Zawsze marzyłem o tym, żeby funkcjonować gdzieś właśnie na rynku fotografii kolekcjonerskiej. Dlatego też od początku decydowałem się na jakość w postaci sprzętu, w postaci chemii,
ale także limitowanych serii wybranych fotografii. Ja mam wrażenie, że jestem w jakiejś takiej teraz, w jakiejś harmonii chyba ze sobą i z moją fotografią. Nie mam potrzeby, by chwytać się za jakieś bogate środki wyrazu, używanie narzędzi dodatkowych. Myślę, że jest pewien właśnie konstans. Mam wrażenie, że robię to, co mi odpowiada. Dodaję warstwę tekstową, w której mam wrażenie, że się trochę też rozwijam. Chodząc po świecie, teraz zastanawiam się, czy w tych rzeczach, które otaczają nas, może być coś więcej.